Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym odcinku ćwiczeń z analizy i tradowania price action. Dzisiaj nie będę ukrywał, że mamy do czynienia z rynkiem euro-dolara. Mam swoje powody, dla którego decyduję się to ujawnić. Rynek euro-dolara jest bardzo popularnym rynkiem, bardzo wiele osób traduje. Pytanie jest takie, czy nasze metody analizy price action i tradowania price action sprawdzają się na rynku euro-dolara. Zaczynamy od interwału tygodniowego. Przypominam, że naszym założeniem jest to, że wynikającym z zasady wyższego interwału, że sytuacja techniczna na wyższym interwale tygodniowym ma tendencję do tego, żeby, można powiedzieć, określać sytuację techniczną na niższych interwałach. Tak samo jeśli chodzi o horyzontalne poziomy i sygnały, oczywiście price action. I oto ten rynek wyglądał w ten sposób. Mamy szereg świec. Każda świeca to informacja, ale konglomerat, łączność świec daje już, można powiedzieć, całą bibliotekę danych. Chodzi o to, żeby je uporządkować stosując nasze metody, a nasze metody polegają na tym, żeby wyszczególnić horyzontalne poziomy wsparcia oporu i ewentualnie formacje cenowe, które za tymi poziomami optują. Moja propozycja jest następująca, natomiast przypominam, że jak najbardziej sensowne jest to, by samemu rozrysować poziomy, zastanowić się nad tym rynkiem kilkanaście minut, przygotować się do tradowania, określić trend, określić aktualny sygnał price action i próbować się tego trzymać. Proszę Państwa, w ustalaniu oporów i wsparć w tej pozycji uznam, że nie miałem większych problemów, ponieważ jeśli tak się zastanowić, jeśli chodzi o zagadnienie oporu, to mamy, wydaje się, bardzo ważny poziom 3. Ten poziom 3 jest o tyle ważny, że był kilka razy miejscem raptowego obsuwania ceny. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, że widać tą walkę popytu o to, żeby się utrzymać na poziomie 3 i przez pewien czas ta sztuka się udawała. Mówimy o interwale tygodniowym. Niemniej jednak z perspektywy już dłuższego terminu można uważać to za incydent fałszywego pokonania poziomu 3. Oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje w tym momencie, żeby także zobaczyć, że poziom 2 jest nieźle udokumentowany formacjami cenowymi, tutaj mamy Marubozu, tutaj mamy formację Pinbar, to też jest dobrze. No i oczywiście wierzchołki, przynajmniej z tej perspektywy, patrząc o tej sprawie rok rynku, to wierzchołki w okolicach 1, więc to jest opór. W przypadku wsparcia sprawa też nie jest skomplikowana, ponieważ mieliśmy tu najpierw incydent bardzo dynamicznego odbicia z takim pullbackiem, więc ten pullback już dał do myślenia, że być może poziom 4 istnieje na rynku. To jest jedna sprawa. Potem, gdy nie udało się bić nowych szczytów, cena znalazła przystań właśnie w okolicach poziomu 4. Mieliśmy tutaj silną świecę wzrostową, która doprowadziła przynajmniej do kilkutygodniowej korekty. Kolejna sprawa. Poziom 4 został ukonstytuowany z powodu tych trzech ostatnich incydentów. Mianowicie, po tym jak udało się odwrócić cenę od granicy równowagi, za chwilkę o granicy równowagi powiem, mieliśmy wyłamanie poziomu 4 i odbył się istotny pullback, czyli retest wyłamanego wsparcia. I na ten moment poziom 4 był oporem. To jest jedna sprawa. Natomiast zwróćmy uwagę, jak rynek odczytał powrót powyżej poziomu 4. Mieliśmy do czynienia z aktywnością kupujących, a jeszcze przed atakiem na poziom B0 odbył się pullback. Także te incydenty wskazują na to, że poziom 4 wraz tutaj z ukonstytuowanym poziomem 5 tworzą taką szerszą strefę wsparcia. Czyli mamy strefę oporu, mamy strefę wsparcia, natomiast jak się wytłumaczyć z poziomu B0? W najnowszym wydaniu FX Mag 21 ekspertów i 106 stron praktycznej wiedzy o rynku walutowym Forex. Dowiesz się m.in. ile powinna wynosić optymalna wielkość rachunku na start, jak zarządzać kapitałem, żeby nie spalić konta, co oznacza wprowadzenie regulacji MiFID II, jak wykorzystać strategię FTS na złotym rynku, jakie grzechy popełniają brokerzy,
FX Mag. Praktyczna wiedza o rynku Forex. Magazyn dostępny w salonach Empik, sieci InMedio oraz na portalu fxmag.pl.